trwa drugi sezon drugiej ligi piłki ręcznej mężczyzn. Wejherowska drużyna do tej pory nie odniosła jeszcze większego zwycięstwa, ale wszystko przed nimi. Czuję duży niedosyt, bo z przebiegu gry, zaangażowania chłopaków, jestem przekonany, że przynajmniej te 4 mecze powinniśmy wygrać, ale brakuje nam niestety ogrania, troszkę więcej sparingów, trochę więcej treningów. Mamy momenty bardzo dobrej gry, ale mamy też momenty przestojów, takich 10-minutowych w grze, gdzie przeciwnik nam odjeżdża i praktycznie potem mamy kłopoty, aby go dogonić już. Trwa także trzecia edycja Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej Tytanów. Jest to liga, która zrzesza wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w Wejherowie. Mecze odbywają się we wtorki oraz piątki w hali przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. O godzinie 17:15. Grają tam, są przeważnie 2 mecze, jeden z ligi męskiej, drugi z ligi żeńskiej. Jak ktoś jest chętny, zapraszam serdecznie, można przyjść zobaczyć, pokibicować. W trzeciej edycji męskiej Ligi Tytanu wystartują następujące drużyny. ZSP 2 Elektryk Wejherowo, ZSO 2 Kaszuby Wejherowo, ZSP 4 Samochodówka Wejherowo, LO 1 Bukowa Wejherowo, ZSP 3 Dworcowa Wejherowo, Pressman Lęborg, Junior Starszy i KS Tytani Wejherowo. Nowością jest utworzenie od tego roku pierwszej edycji Żeńskiej Ligi Piłki Ręcznej Tytanów. Zorganizowaliśmy dziewczynom też możliwość gry. Zgłosiło się 5-6 drużyn. Na razie tam jest jeszcze kilka drużyn w budowie. W żeńskiej lidze wystartują drużyny. ZSP 4 Samochodówka Wejherowo, ZSP 2 Elektryk Wejherowo, Absolwentki Elektryk, Gimnazjum Bolszewo oraz Kwiatki Wejherowo. Jednak żeńska liga to nie jedyna nowość. Na bazie rozgrywanych w zeszłym roku naszych turniej dla szkół podstawowych, tutaj z okolic Wejherowa, z naszego powiatu, czyli tutaj szóstka grała właśnie, szkoła podstawowa nr 6, UKS 11, to jest szkoła podstawowa nr 11, Nowy Dwór Wejherowski, Orle, Gościecino. Grały tutaj właśnie w turnieje dzieciaki. Na tej bazie powstała Wejherowska Liga Młodych Tytanów. To teraz będą na zasadzie 4 turniei rozgrywane, będą tam gromadzone są punkty normalnie, wszystkie szkoły mają. Szkoły uczestniczą w tych rozgrywkach, dzieciaki się bawią dzięki pomocy także właśnie UKS-owi jednostki. Zawodnicy już zyskali grono fanów, którzy wiernie im kibicują. Rozgrywki obserwują też ludzie od wielu lat związani ze sportem, jak na przykład sędzia Andrzej Mutka. Po tych kilku latach, bo to jest przynajmniej 3 lata już to trwa, jest postęp, jest to duży postęp, bo na początku to zaczęło się od tam kilku zespołów. 5, 6, w tej chwili nie wiem, chyba jest już 9 czy też 12. Nawet dokoptował zespół z Lęborka, który przyjeżdżał specjalnie tutaj na te nasze rozgrywki. No fajnie, no postęp jest, ludzie zaczynają coraz częściej w tym brać udział, coraz więcej w każdym razie ludzi bierze w tym udział. No mi się wydaje, że fascynacja jest, bo piłka ręczna to jest taka wszechstronna dyscyplina, w której człowiek się rozwija tak ogólnie. My za wszystkie drużyny trzymamy oczywiście kciuki i życzymy samych sukcesów.